Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Arkadiusz Iwaniak, poseł na Sejm Nowa Lewica. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, przed chwilą właściwie odbyła się konferencja prasowa z pana udziałem, między innymi dotycząca polityki senioralnej Nowej Lewicy. Gdyby mógł pan nam opowiedzieć o szczegółach tej, tego programu. Tak, właśnie tak się złożyło. Mówiliśmy tutaj trochę szerzej niż tylko o polityce senioralnej, bo polityka senioralna była tam jednym z elementów, mówiliśmy o naszej aktywności, ale jeśli chodzi o politykę senioralną, to faktycznie chcemy zrobić szkolenie dla seniorów. I... Jak nie dać się oszukać? Bo zbierając podpisy pod ustawą o ręce wdowie, to jest inicjatywa obywatelska, bardzo często spotykamy się z, takim, z taką obawą, że podam swój adres, podam swój PESEL, trochę się tego boję. Tak? Popieram ustawę, natomiast obawiam się, że te dane zostaną wykorzystane, no bo powszechnym stało się dzisiaj zjawisko na wnuczka, na policjanta, mm -hmm. na pracownika pomocy społecznej, pracownika nie wiem, zus u GUS-u. Tutaj ten, tych możliwości jest sporo, ale też jak się rozmawia z seniorami, oni bardzo często mają takie poczucie, że tej wiedzy, jak się zabezpieczyć w internecie, a korzystają. Korzystają z Facebooka, nie tylko, ale nie tylko z portali społecznościowych, ale też i szukają sobie informacji jak zrobić, żeby nie dać się naciągnąć SMS-y, typu masz niedopłacony tam rachunek i tak dalej. No jest ta obawa u naszych koleżanek i kolegów seniorów, więc postanowiliśmy zrobić takie szkolenie u mnie w biurze. Startujemy 17 kwietnia, będzie je prowadził starszy aspirant, aspirant sztabowy, przepraszam, w stanie spoczynku. Pan Krzysztof Piasek, profesjonalne trzy godziny rozmowy o tym, jak się zabezpieczać, jak działać, jak ktoś do nas zadzwoni mhm. e, i powie, że twój wnuczek tam uległ wypadkowi i e, no, potrzebne są pieniądze, więc o tym opowiemy, ale też jak się na przykład zabezpieczyć, jak nam ukradną portfel albo go zgubimy, co wtedy zrobić, gdzie zadzwonić, czy iść na policję, e, tam podajemy też numery telefonów, gdzie po prostu to wszystko zrobić. Teoretycznie wiedza powszechna, ale tak naprawdę przygotowując się do tego szkolenia, kursu, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, to sam nawet nie, się nie spodziewałem, że pewne rzeczy się robi w ten sposób, bo nigdy nie zgubiłem dokumentów i na szczęście mnie jeszcze nie okradziono, więc nawet nie wiedziałem, że są takie sposoby funkcjonowania. Mhm. A więc jest to jakiś tam element w ramach tej całej polityki senioralnej, który chcemy przekazać mieszkańcom Płocka, osobom starszym. No generalnie wszystkim, kto przyjdzie, to nikogo przecież nie będziemy odrzucać. No właśnie, dla ilu osób jest przeznaczone to. To znaczy tak, na początek zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Mamy salę taką na 20-30 osób, no też musi być pewien komfort prowadzenia tego szkolenia, ale też i komfort jakby słuchania, ale jeśli będzie taka potrzeba i będzie duże zainteresowanie, to albo zrobimy co dwa dni, albo co tydzień, no, jesteśmy przygotowani na to, żeby zrobić cykl tych szkoleń. Jeśli na początek przyjdzie 20 osób, to na pewno za miesiąc z tą informacją też wrócimy, bo, bo nam zależy na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób starszych. No po prostu każdy, który po tym szkoleniu będzie jest szansa, że się po prostu nie da oszukać, nie da się naciągnąć i nie straci bardzo często e, majątku e, oszczędności całego oszczędności. życia, mhm. całego swojego majątku, który tam gdzieś się zdobył, a tych metod jest naprawdę sporo, bo ktoś zapuka, ktoś wejdzie, ktoś odwróci uwagę. Nam się wydaje, że jest jedna osoba, a druga już penetruje mieszkanie, więc jest cała gama różnego rodzaju e, przestępczych czynów, które to po prostu się odbywają. Przyznam szczerze, też sobie nie wyobrażałem, że są takie mhm. e, metody. Czy wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na to spotkanie? W... Tak, zapisy do 12 kwietnia, albo u mnie w biurze na Rębie, w Rębieńskiego 8, bądź też telefonicznie, jak się wejdzie na, na mój profil albo na moją stronę. Tam jest też podany numer telefonu. Zresztą taka informacja też będzie i na billboardach, i na plakatach, i też będziemy roznosili ulotki, bo y, widzimy. Że to jest powszechne zjawisko, ta obawa, więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej seniorów e, wziął udział. Też będziemy współpracować ze wszystkimi stowarzyszeniami w Płocku, które, nazwijmy to w cudzysłowie, obsługują e, osoby starsze. Mówił Pan jeszcze, że to nie był jedyny temat konferencji prasowej. O czym jeszcze Pan opowiadał? Tak, mówiliśmy jeszcze o trzecim, to będzie trzeci w cyklu konkurs Moja Zielona Planeta, tutaj dedykowany dzieciakom ze szkoły podstawowej. Dwie kategorie wiekowe, pierwsza, trzecia klasa i czwarta, ósma klasa. Przedstawić swoją wizję zielonej planety. Można ją narysować, namalować. Generalnie prace plastyczne. No i oczywiście dla, pierwszych, dla pierwszej trójki dzieciaków są, są nagrody. Oczywiście każdy, który, kto się zgłosi, dostanie, dostanie nagrodę pocieszenia. Startujemy 21 kwietnia. Do 22 maja zbieramy pracę, i w okolicach 1 czerwca, jako że to są dzieci, wtedy będziemy mieli rozstrzygnięcie, rozstrzygnięcie tego konkursu. Robimy to z dwoma spółdzieniami Mazowiecką i Płocką. Więc zaprasz... Ale oczywiście zapraszamy dzieci z, z całego Płocka. W zeszłym roku coś koło setki dzieci się zgłosiło, więc zainteresowanie było, było spore. No. Chcemy w ten sposób jakby zachęcić do myślenia o tym, jak ta planeta powinna wyglądać. Zielona w, w szeroko rozumianym tego słowa pojęciu. I to jest kolejna rzecz, to jest trzecia edycja tego konkursu. Pierwszy raz startujemy z kolei z takim konkursem na no, najpiękniejszy balkon w Płocku. Ja rok temu robiłem w, u siebie w gminie, gdzie mieszkam, w Starej Białej, konkurs na najładniejszy ogródek. Było zainteresowanie. No i po tym konkursie też z Płocka dostałem, dostaliśmy trochę telefonów, maili, zapytań, czy nie można byłoby czegoś podobnego zrobić na terenie miasta Płocka. Więc to będzie najpiękniejszy balkon, jako że tu jest specyfika inna zabudowy, jest dużo. A raczej bloków wielorodzinnych, więc po prostu stąd też balkon. I, i tutaj też startujemy 1 czerwca. Można się, od 1 czerwca można się zgłaszać do końca czerwca. W lipcu Żyli będzie odwiedzało i będziemy robili wizję lokalną, będziemy oceniali. I myślę, że tam dobierzemy jakiś termin na wręczenie nagród w sierpniu, mm -hmm. bo tu jeszcze te, ten termin mamy nieustalony, ale to też będzie myślę, że jakaś konsultacja e, z tymi osobami, które się zgłoszą, no bo to też jest okres e, wakacyjny, więc myślę, że dobierzemy taki termin, żeby wszyscy, jak największej ilości osób e, pasowały. No i kolejna rzecz, to sami trochę e, sami siebie trochę zachęcamy. Chcemy robić co miesięczne takie rajdy e, rowerowe. E, zaczęliśmy grać w piłkę jako członkowie Nowej Lewicy, gramy na, na Odliku, przychodzą dzieciaki z nami pograć. Młodsze, starsze, no może dzieciaki to nawet, ale też i młodzież, eee, i gramy, bo po prostu chodzi nam o to, żebyśmy ch my chcemy się sami poruszać i sami siebie zmobilizować, ale też zachęcić wszystkich, którzy potrzebują takiej aktywności. No i rower wydaje nam się tym bardziej, że całkiem przyzwoicie, jeśli chodzi o płocki, okolice, no stoimy pod takimi trasami, jeśli chodzi o trasy rowerowe. Chcemy to zakończyć jakimś, nie wiem, grillem, pieczoną kiełbaską, nie wiem, może grochówką, bigosem. No za każdym razem będzie coś innego ale też jakąś taką rozmową. No więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyjść bez względu na poglądy polityczne. Polityki tam nie będziemy uprawiać, po prostu aktywność, ale, ale też i rozmowa o tym, co, co się dzieje. Jeśli ktoś będzie sobie życzył, to jesteśmy też do dyspozycji. I dzięki tej aktywności start, będziemy teraz brali udział w tym turnieju piłki nożnej dla Jasia w sobotę, więc też jako drużyna lewicy, nie żeby to upolityczniać, ale żeby pokazać, że partie polityczne też w tego mogą typu przedsięwzięcia mogą się zaangażować, bo tak naprawdę przecież nie chodzi tutaj o to, żeby wygrać ten turniej, a, bo pewnie nie wygramy bo zaczyna, zaczynamy drużynę sklejać od niedawna, ale chodzi o to, żeby, jak rozumiemy, zebrać najwięcej pieniędzy i pomóc Jasiowi. Stąd, stąd idziemy pod flagą lewicy, natomiast mówię, to nie chodzi o to, żeby upolitycznić, tylko pokazać też pozostałym partiom politycznym, żeby też się wpisały i, i w ten sposób, żebyśmy razem wspólnie naszym mieszkańcom po prostu pomagali. No te akcje mówi pan, że nie są polityczne, natomiast od polityki tutaj nie uciekniemy, bo nieuchronnie zbliżają się jednak wybory. Proszę nam zdradzić, czy będzie pan kontynuował swoją drogę polityczną w tym kierunku. Na tą chwilę wychodzi, że tak, ale oczywiście do momentu ogłoszenia wyborów czy gdzieś tam w połowie sierpnia wszystko się może wydarzyć, więc mogą losy się złożyć, ale generalnie planuję, chcę, e, podoba mi się ta praca, lubię się spotykać z ludźmi, więc realizuję się w tej pracy. I pewnie, pewnie wystartuje. Oczywiście ta część tych aktywności, o których dzisiaj mówię, one były wcześniej gdzieś planowane, ale no, trochę pandemia, trochę inne obowiązki, bo też trzeba było się w inne rzeczy zaangażować. I to jest tak na początek, bo idzie wiosna, więc na początek cztery, cztery rzeczy, ale myślę, że gdzieś tam po drodze trochę z seniorami, też mamy jakiś tam pomysł na wakacje dla seniorów, dla, dla dzieciaków, też myślimy już o, o wakacjach. Żeby ich jakoś tam zaangażować, odciągnąć od e, telefonu, od komputera, tylko wyciągnąć ich właśnie e, na dwór może jakiś turniej w piłki nożnej, zobaczymy. No, zacząłem nawet taki turniej e, i on okazał się dość skuteczny w, w Bielsku, no, ale potem przyszła pandemia mhm. i ona niestety trochę też tą aktywność popsuła, więc wracamy w Płocku z kolejnymi aktywnościami, ale. Tutaj proszę chwilę jeszcze poczekać, na pewno będziemy aktywni. I nie tylko dlatego, że idą wybory, tylko generalnie, jako to robię, jako biuro, ale też jako lewica, będziemy po prostu z tym szli w kolejnych latach. Z tego co wiem, angażował się pan też w kółko wędkarskie, czyli w tym roku może liczyć na pana wsparcie. Tak, oczywiście. No, generalnie to jest też tak, że wszyscy, którzy się zgłaszają, to jakoś tam staramy się pomóc. To prawda, bo że pomagałem wędkarzom, dzieciakom tak naprawdę szkółce, ale nie tylko, bo tam jakieś puchary na, na, na turniej. Teraz też się angażujemy, jeśli chodzi o pomoc stowarzyszeniu, które zajmuje się osobami bezdomnymi, ale też i takimi z niskimi dochodami. Więc też na Wielkanoc będziemy robili jakieś paczki. Jest też wiele rzeczy takich, których, które robimy, niekoniecznie je pokazujemy, bo, no bo też jakby nie każdy chce być wtedy pokazany, więc też takie zaangażowanie mamy. No, widać, że tych aktywności jest naprawdę sporo. Życzę, żeby oczywiście wszystkie y, udały się i wyszły jak najlepiej. I y, y Cóż, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Arkadiusz Iwaniak, poseł na Sejmie. Ja dziękuję bardzo i tak zupełnie na koniec, a propos tej ilości aktywności, to jest też tak, pani redaktor pytała, e, czy będę startował, natomiast moja żona powiedziała, że na mnie nie zagłosuje, bo często mnie nie ma w domu, więc ona by chciała, żebym był w domu, w związku z tym, że na mnie nie, nie zagłosuje. To tak a propos mojej aktywności i bytności potem w domu, ale myślę, że ją przekonam i dziękuję oczywiście za tą dzisiejszą możliwość wypowiedzi. Miejmy nadzieję, że żona uda się jednak przekonać Myślę, na zagłosowanie na, na pana, i tych głosów raczej nie zabraknie. Dziękuję bardzo Dziękuję za bardzo. rozmowę.